Napis Leszno pojawił się na kominie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Chcieliśmy, by był wizytówką miasta widoczną z budowanego wiaduktu, powiedział nam Krzysztof Majszek, prezes MPC-u. Napis wykonano przy okazji remontu komina. Ten odnowiono zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Komin został oczyszczony, usunięto z niego pęknięcia. Część pomalowano w ostrzegawczych biało-czerwonych barwach. Na koniec powstał napis Leszno. Wszystko kosztowało 220 tysięcy złotych. Remont wykonała firma z Czeladzi.